Pana z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, drugi dzień naszych rekolekcji, naszego skupienia przynosi nam uroczystość zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie, zwiastowania Pańskiego. Uroczystość, która ukazuje nam, jak mówiliśmy sobie wczoraj, kolejną postać, kolejną patronkę tego dnia. Wczoraj przewodził nam Archanioł Gabriel i powiedzieliśmy sobie, że Bóg tak nas ukochał, umiłował, że daje nam swoich aniołów, aby nas strzegli na wszystkich naszych drogach. Dziś nasz wzrok kierujemy do Maryi, najpiękniejszej z niewiast, wybranej, świętej, najświętszej, przewidzianej w historii świata przez Boga samego jako matki Jego Syna. To pytanie, z którym was wczoraj zostawiłem na rekolekcjach, czy w moim życiu kiedykolwiek pojawiła się refleksja, że Bóg mnie kocha i jak mnie kocha, powinno zaprowadzić nas dziś właśnie do osoby Matki Bożej. Bo to właśnie jej osoba ukazuje nam, jak bardzo Bóg nas ukochał. Bóg tak ukochał człowieka, a więc każdego z nas, ciebie i mnie,
że dał swojego Syna jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Skoro Syn, to i Matka. Skoro Syn Boży przychodzi jako człowiek, Syn Człowieczy, to musi mieć Matkę. I mądrość Boża przewidziała, że któregoś dnia ów anioł Gabriel przyjdzie do tej jednej, jedynej niewiasty, która już wtedy była łaski pełna. Przyjdzie, aby jej oznajmić, że Bóg jeszcze więcej łask dla niej przewidział. Tradycja franciszkańska widzi w tym miejscu pełne naczynie. To tak, jakbyśmy do słoja naleli pełno wody, aż po brzeg. Święty Antoni mówi, jeśli do pełnego naczynia jeszcze dolejesz, rozleje się. Skoro anioł powiedział do niewiasty, do Maryi, bądź pozdrowiona, pełna łaski, a tu mówi, Duch Święty osłoni Cię, moc Najwyższego stąpi na Ciebie, czyli jeszcze łask doleje, to z pełnego naczynia Matki Najświętszej, jej przeczystego serca, łaski się rozleją. I będą się tak rozlewały, kochani, po końce świata, po końce czasu. Bóg w swoim miłosierdziu uczynił ją wszechpośredniczką łask. Dlatego w naszym kościele, kiedy wchodzimy, nasz wzrok pierwszy spotyka ją. Właśnie w tym geście rozłożonych ramion i dłoni. To właśnie ona ukazuje nam, że łask nigdy dosyć. Że Bóg nigdy nie poskąpi nam swojej łaski i że Bóg ma tej łaski wystarczająco dla każdego. Nasze rekolekcje chcą nam ukazać, że trzeba tam iść i o te łaski poprosić. I kochani, jeśli wsłuchamy się dobrze w tą tak znaną dobrze Ewangelię zwiastowania, tam wszystko prowadzi, cała ta akcja, rozmowa anioła z dziewicą do momentu, kiedy Maryja mówi, oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. W języku łacińskim te słowa fiat mihi secundum verbum tuum, czyli niech mi się stanie według Twego słowa, zawierają to słynne słowo fiat, niech się stanie. I kiedy dobrze przyjrzymy się w Ewangelii, odnajdziemy to słowo jeszcze w jednym miejscu. To samo słowo niech się stanie wypowiada Jezus w Ogrójcu. Wtedy, kiedy poci się krwawym potem, kiedy wie, co go czeka i mówi, Ojcze, jeśli możliwe, oddal ode mnie ten kielich. Ale nie moja wola, ale Twoja wola niech się stanie. Sed non voluntas mea, sed tua fiat. Nie moja wola, lecz Twoja. Niech się stanie. Powiedziałam wam na początku rekolekcji, że jesteśmy w miejscu szczególnym. Miejscu anielskim. Święty Michał Archanioł błogosławi naszym rekolekcjom. I budowniczowie tego kościoła, nie wiem czy świadomie, tak zaprojektowali bryłę tej świątyni,
że kiedy wchodzimy tu, tak jak powiedziałem, pierwsze spotykamy Fiat Maryi. Ale z drugiej strony tej świątyni, na drugim ołtarzu bocznym, jest Fiat Jezusa. Jakże wymowne, pierwsze niech się stanie Maryi. I niech się stanie z Ogrójca. I tu, moi drodzy, jaki wymowny znak, wy wszyscy, którzy tu jesteście, i ja sam, my wszyscy, jesteśmy gdzieś pomiędzy tym Fiat i tym. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Ojcze, oddal ten kielich, ale Twoja wola, nie moja, niech się stanie. Jak wygląda moje Fiat w życiu? Zobaczcie, kochani, jak bardzo jest to trudny temat naszego życia, bo jak łatwo powiedzieć Fiat, niech się stanie, Boże, Twoja wola, kiedy wszystko w moim życiu się dobrze układa, kiedy wszyscy zdrowi, kiedy nie brakuje pieniążków, kiedy wszystko układa się po mojej myśli, kiedy wszystko jest fajnie, okej. Wtedy klękamy i mówimy: Panie, niech się dzieje Twoja wola, błogosławię Cię. A jak jest z tym Fiat, kiedy coś się nie układa? Jak powiedzieć Bogu Fiat, niech się dzieje, kiedy nagle ktoś choruje? Kiedy dotyka mnie może nieuleczalna choroba? Kiedy zaczyna się wszystko walić w moim życiu. Kiedy mimo nas 110 lat spędzonych w Ameryce nie mam papierów. Kiedy kończą mi się pieniądze na koncie. Kiedy bliscy się ode mnie odwracają. Kiedy w moim małżeństwie zaczyna ziać ziąbem, chłodem. Miłość się wypłyciła, wychłodziła. Jest rutyna, życie obok siebie. Kiedy moje dzieci mówią nie, będę robić po swojemu. Kiedy tracę pracę. Kiedy inni mnie palcem pokazują. Kiedy w moim życiu po prostu się nie układa. Jak wtedy Bogu mówić Fiat? Jak powiedzieć, niech się dzieje Twoja wola? Więcej, jak przyjąć to Fiat tak? Nie tylko moją głową, umysłem, ale sercem. Z pomocą przychodzi nam dzisiejsza Ewangelia i w ogóle Ewangelia. Skoro wyszliśmy od anioła, zauważcie, cóż ten anioł mówi do Maryi. Nie bój się, Maryjo. Cóż ten sam anioł mówi do Józefa? W najbardziej dramatycznej sytuacji, momencie jego życia. Nie bój się, Józefie, wziąć Maryi, Twojej małżonki, do Twego domu. Cóż ci aniołowie mówią do pastuszków? Nie bójcie się. Dziś ogłaszam wam wielką radość. W Betlejem narodził się Zbawiciel. A cóż sam Pan Jezus mówi do swoich zalęknionych, wylęknionych uczniów po Jego śmierci, kiedy przychodzi jako zmartwychwstały, uwielbiony Pan? Nie bójcie się. Pokój zostawiam wam. Pokój mój daję wam. Moi drodzy, dzisiejsza rekolekcja, dzisiejsze nasze spotkanie, modlitwa
przynosi właśnie to słowo anielskie. Nie bój się. I choćbyś nie wiem, gdzie był pomiędzy tymi dwoma ołtarzami Fiat Maryi, Fiat Jezusa. I choćbyś nie wiem, ile miał lęków i przerażeń w twoim życiu i oporów przed powiedzeniem Bogu, niech się dzieje twoja wola. On przyśle swojego anioła do ciebie, żeby ci powiedział: nie bój się, dziecko. Znalazłeś łaskę u Pana. Nie bój się, ja jestem z tobą. Nie bój się, oto ja. Moi drodzy, gdzieś pomiędzy tymi symbolicznie dwoma ołtarzami jesteśmy my. Nasze życie. Pomiędzy Fiat Najświętszej Panienki i Fiat jej Syna. Nasze rekolekcje przyniosą owoce, jeżeli sobie to uświadomimy. Jeżeli wczoraj ta refleksja doprowadziła cię do odkrycia, że Bóg naprawdę dotyka twojego serca. Dziś ten dzień z Matką Najświętszą zaprasza nas do kolejnej refleksji, z którą was pragnę pozostawić. Do refleksji dziękczynienia. Jak wiele razy przechodzimy przez kolejne Eucharystie, msze święte i kolejne dni naszego życia, i to tak mija. I gdzieś ten czas umyka i brakuje tej refleksji, żeby Bogu podziękować. Raduje się Duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Maryja uczy nas dziękczynienia, uwielbienia. Zatem zaproszenie do podziękowania Panu Bogu. Pewnie wiele razy znajdź w swoim życiu przynajmniej kilka punktów, osób, zdarzeń, za które z całego serca Bogu podziękuję i powiedzieć: Boże, dziękuję, świadczyć nieskończonego miłosierdzia Jezusa. Przecież w każdej spowiedzi doświadczamy miłosierdzia Pana naszego, który choćby grzechy były jak szkarłat, nad śnieg bieleją. Ile jest w moim życiu momentów, sytuacji, zdarzeń, osób, za które powinienem podziękować. A zatem, kochani, pójdziemy dziś wdzięczni do Boga. Początkiem tej refleksji niech będzie Eucharystia, Thanksgiving, dziękczynienie. Ofiara mszy świętej, która zaprasza cię do wejścia w obecność Bożą. I choć przynosimy do Pana Jezusa puste ręce, niech one dziś będą pełne dziękczynienia, bo Eucharystia jest dziękczynieniem. I bardzo proszę, do następnego naszego spotkania w trzecim i ostatnim dniu rekolekcji, aby pojawiła się w naszej modlitwie modlitwa dziękczynna. Proszę się zastanowić, przemyśleć. Niech Pan Bóg nam wszystkim podpowie, każdemu z osobna, za co tak naprawdę chcemy Bogu szczególnie podziękować. Niech to będzie zaproszenie do takiej serdecznej modlitwy, dobrej, pięknej, która otworzy moje serca na nowe łaski. I wtedy z pełnią ufności i takiego właśnie dziękczynienia wejdziemy w trzeci dzień rekolekcji, przechodząc do ostatniej osoby zwiastowania tej sceny, do naszego Pana, który niech nam błogosławi w tym naszym rekolekcyjnym skupieniu i niech napełnia nasze serca swoją łaską, tak jak wypełnił Matkę Najświętszą. Bądź błogosławiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Pozwólmy, aby Bóg i nas napełnił swoją łaską.